Dzisiejszy temat kazania, on nawiązuje do tego sprzed kilku lat, bo ja kiedyś miałem takie, może pamiętacie taką prezentację o kobietach, w ogóle począwszy od Ewy, pierwszej kobiety, naszej matki, aż do kobiet niewiast Nowego Testamentu. Z tym, że ten dzisiejszy wykład bardziej dotyczy wybranych kobiet właśnie tak zwanego Nowego Testamentu, czyli tego okresu, kiedy żył Jezus, apostołowie. I pokazanie tych postaci, ich wyborów życiowych, ich postawy wobec Boga. I też na tym tle jakby zobaczenie nas, prawda? Jacy my jesteśmy i co możemy się nauczyć od nich, prawda? I tutaj będą też takie analizowane pewne pojęcia, jak na przykład, co to jest błogosławieństwo, nawet będę sięgał do języka greckiego. Będziemy też mówić o wodzie życia, tak jak Jezus rozmawiał z Samarytanką, prawda? I mówił o wodzie życia. Także postaramy się na tle historii tych kilku kobiet, kilku niewiast, zobaczyć właśnie, co Pan Bóg ma nam do przekazania. Co przekazał Jezus i co może nas duchowo ubogacić. Najpierw sięgniemy do genealogii. Jak wiecie, są dwie genealogie w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza. I te genealogie miały na celu pokazanie, czy rodowody inaczej, jakie pochodzenie ma Jezus, tak? Że wywodzi się właśnie, tak jak w Ewangelii Mateusza mówi, jest rodowód przedstawiony od Abrahama, czyli że sięga aż Abrahama, tak? I tutaj widzimy różne postaci, są też kobiety, poganki, tak jak Tamar, Rahab, Rut i inne, które w ogóle nie należały do Izraela, tylko zostały jakby weszły w historię Izraela. I są królowie. Także ta genealogia w Ewangelii Mateusza to jest genealogia, która pokazuje królewskie pochodzenie Jezusa. I tu najmniej niebiesko widzicie Dawida, Salomona, Roboama, Abiasza. To są wszystko królowie. Asa, Jozafat, Joram, Ozjasz, Joatam, Achaz, Ezechiasz, Manases, Amos, Jozjasz, Jehoniasz. Królowie. Czy Jezus wywodził się właśnie od tych wszystkich pokoleń. Jego potomkami, przodkami byli właśnie ci królowie, tak? Ale też zobaczcie, po przesiedleniu babilońskim też się pojawiają kapłani. Salatiel, Zorobabel, Sadok. Czyli mamy linię kapłańską już po przesiedleniu babilońskim. No i dochodzimy do Józefa, męża Marii, czyli do ojca, jak wiemy, przybranego ojca Jezusa Chrystusa. Czyli królewskie pochodzenie Mesjasza zostało wykazane. A jak przejdziemy do Ewangelii Łukasza, zauważcie, że już jest trochę inny rodowód. On sięga tutaj już do Adama. Odwrotną ma kolejność, prawda? Od Józefa do Adama. I Józef, syn Helego. I tutaj wielu teologów uważa, że Heli inaczej miał na imię Joachim. A Joachim był ojcem Marii. I generalnie są dwie interpretacje, ale wielu, że to jest rodowód Józefa, tylko przez różne, wiecie, lewirat, tam chodziło o lewirat tutaj, gdzieś wśród tych jego przodków. Natomiast bardzo prawdopodobne jest to, że to jest rodowód Marii, Matki Jezusa. Dlatego, że Heli, czy Joachim, po prostu adoptował jakby Józefa jako swojego syna, jako swojego zięcia. I później cała ta linia dalej to jest właśnie linia genealogiczna Marii, aż do Adama, przez Natana, Dawida i Judę. I tutaj mamy właśnie tą linię kapłańską. Widzicie, na fioletowo to są właśnie te kapłani, tak? Zorobabel, Salatiel, Lewi. I to jest przez Natana, bo tamta genealogia była przez Salomona. A to jest przez Natana, widzicie, jednego z synów Dawida. I ta linia kapłańska jest właśnie przez Natana, bo linia królewska jest przez Salomona.
No i jest dalej Juda i tak dalej, aż do Adama. Czyli zadaniem ewangelistów było wykazanie pochodzenia Mesjasza. Królewskie i kapłańskie. Bo taki miał być Mesjasz. Miał być królem, pochodzić z linii królewskiej. Miał mieć przodków królów i też kapłanów. I to wykazali jak najbardziej apostołowie. I teraz jak przejdziemy do Marii Matki Jezusa, która prawdopodobnie miała tą linię genealogiczną w księdze, w Ewangelii Łukasza. Więc najpierw przejdźmy do terminologii, tak? Po polsku Maria, Mariam po aramejsku, czy Miriam po hebrajsku. Znaczenie. Napawa radością, być piękną, ukochana przez Jahwę. Takie jest znaczenie tego imienia. Czytałem gdzieś, że do XIX wieku w ogóle nie nadawano w Polsce dziewczynkom, kobietom tego imienia, bo to było tylko zastrzeżone dla Matki Jezusa. Natomiast nadawano Marianna, łączono, prawda? Zresztą moja mama też miała na imię Maria, także tak przy okazji. Rodzice Anna i Joachim, pochodziła z rodu króla Dawida, jako prawdopodobnie potomkini jego syna Natana i wielu innych kapłańskich protoplastów Jezusa. I to przyjmując tą ideę tutaj, układa nam się to w całość. Widzicie? Józef, linia królewska, Maria, linia kapłańska. Także to jest bardzo ważne właśnie to sięganie dla Żydów, bo było bardzo ważne. Oni musieli wykazywać, skąd pochodzą. Tym bardziej, żeby wykazać, jakie ma pochodzenie Mesjasz. No i tutaj sięgniemy do, bardzo, oczywiście niedawno były święta, więc tutaj te historie się przeplatały w wielu tam kościołach czy domach na świecie. Przybycie archanioła Gabriela, to było, prawda, prawdopodobnie, no może luty nawet, czy marzec, czy styczeń, bo uważa się, że Jezus się narodził mniej więcej wrzesień, październik, prawda? Prawdopodobnie święto namiotów, prawda? No, raczej nie 25 grudnia, więc wcześniej, jesienią. Przybywa tak do kilkunastoletniej młodej Izraelitki, mogła mieć 16, nie wiemy do końca, ale na pewno miała uważa się, że miała kilkanaście lat, na pewno nie miała więcej niż 20, była młodą dziewczyną. Przybywa do niej, tak, i do Nazaretu, no i mówi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. I tu ma akurat po grecku haire keharitomene hokerios metasu. Czyli wita się z nią, mówi, że jesteś pełna łaski, Pan jest z Tobą. Zapewnia ją, że Bóg jest z nią i przekazuje jakby takie pozdrowienie od samego Boga. Ona oczywiście nie wiedziała, co to jest, o co chodzi, tak, z tym pozdrowieniem. Zresztą wyobraźcie sobie spotkanie z aniołem, tak? Zupełnie z innym światem nadprzyrodzonym. Więc była w pełni zaskoczona, ale już była wtedy świeżo poślubiona, prawda, przez Józefem. Tylko, że nie współżyła z nim jeszcze. No i anioł mówi: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Jezus to jest Jehoszua po hebrajsku, czy Jahwe jest zbawieniem. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad dobem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. No i tu Maria dalej, jak możecie sobie przeczytać Ewangelii Łukasza, pyta się, jak to jest możliwe, tak? Jak to możliwe? Nie znam męża. Jak to jest możliwe? Nie znam męża. Czyli tak myśli bardzo, no, w sposób naturalny, tak, ludzki, jak kobieta myśli. No ale anioł jej mówi tak: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłonić. Tak, że to będzie sposób nadprzyrodzony. No i potem przypomina, mówi o krewnej Elżbiecie, tak, która w sposób też, można powiedzieć, cudowny, bo była w podeszłym wieku, poczęła i później urodziła proroka Jana Chrzciciela, tak? Czyli proroka Jana Chrzciciela. I tu później pojawia się ważne zdanie. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
Tutaj po grecku to akurat znalazłem w oryginale, brzmi tak: Oti uk adina tesei paratuteu panrema. I to, wiecie, to tłumaczenie nie jest do końca dosłowne, to jest bardziej parafraza, bo dosłownie w języku greckim jest napisane: dla Boga bowiem nie jest niemożliwe spełnienie każdego słowa. I to niektóre tłumaczenia faktycznie tak tłumaczą, ale większość tłumaczy w ten sposób. Bo rema to jest po grecku słowo, logos jest słowo i rema też jest słowo. Czyli on jej mówi, że niemożliwe jest niespełnienie słowa. No, parafraza, że nic nie jest niemożliwe. I zauważcie, że to jest zdanie przez negację. On nie mówi, że wszystko jest dla Boga możliwe, tak? Tylko że nic nie jest niemożliwe. No, no i ona oczywiście mówi, tak, akceptuje tą propozycję od razu i mówi: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twojego słowa. I to też jest ważne, zobaczcie, że ona nie powiedziała coś takiego, bo wcześniej czytamy, że Zachariasz, ojciec Jana, był taki moment zwątpienia, że on do końca, prawda, zawahał się, tak? Jak anioł, też był u niego archanioł Gabriel przecież. I został niemy, prawda? Bo mówi: bo nie uwierzyłeś, a tak Gabriel mu powiedział: nie uwierzyłeś i zostałeś niemy. A ona momentalnie jakby przyjęła to, tak? Tą wieść, tą propozycję, można powiedzieć, żeby być matką Mesjasza. Szybko, prawda? Bez żadnych typu dywagacji, bo daj mi się zastanowić, nie? Albo przyjdź jutro, to ci dam odpowiedź, nie? Wiecie, no tak. Czyli to jest ważne, to szybko, tak? Dzisiaj, tak jak jest powiedziane w wielu psalmach, jeśli dziś słowo Jego usłyszycie, prawda? To często jest podkreślane właśnie w Słowie Bożym, to teraz. Tylko wiecie, no Bogu nie można odmawiać, tak? Nie można, niektórzy odmawiają, tak? Ale także to przyjęcie jest bardzo ważne tutaj. Od razu akceptacja, tak? Chcę być matką Mesjasza. Tak? No i później mamy tą, możecie dalej sobie czytać, prawda, że poszła pośpiesznie do Elżbiety odwiedzić ją. Elżbieta wtedy była w szóstym miesiącu już ciąży. Tu jest o Elżbiecie, tak? Kim była Elżbieta? Że jest ważne, że pochodziła z rodu Arona. Czyli widzicie, też kapłańska ta linia, prawda? Krewna Marii. Mieszkała w prawdopodobnie miejscowości Ain Karim, niedaleko Jerozolimy. No i urodziła dziecko pomimo podeszłego wieku, tak jak Sara kiedyś. Także zobaczcie, kolejny przykład cudownej ingerencji Boga w życie człowieka. Elżbieta, notabene po hebrajsku Elisheba, znaczy Bóg mą przysięgą. Ona mówi, gdy Maria przychodzi, mówi: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. I to jest bardzo ważne zdanie. Bo tak jak wam wspominałem wcześniej, w języku greckim mamy dwa pojęcia na błogosławiony. I to jest właśnie eulogemene su en gynaxein kai eulogemenos hokarpos tes kolias su. Czyli eulogemene, eulogia, to jest też rzeczownik, oznacza błogosławieństwo, dobre słowo, szczęście też. I zobaczcie, że w tym słowie jest logos. Słowo, prawda? Eulogemene, eulogemenos. I to jest, a drugie pojęcie dotyczące błogosławieństwa, to jest makaria, to jest błogosławieństwo, a makarios, błogosławiony, szczęśliwy. I jaka jest różnica? Różnica jest taka, że to pojęcie eulogemene, gdzie jest zawarty logos, słowo, dotyczy jedynie w Nowym Testamencie. Tylko było mówione tak do Marii i do Jezusa. Bo na przykład czytacie później, jak na przykład Jezus schodził na osiołku w Niedzielę Palmową, to lud mówił: błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. I tam też jest eulegomenos właśnie użyte, bo to jest do Jezusa. Natomiast do ludzi, a do Marii jest użyte jako matki Jego. Natomiast do ludzi, tak jak my, można powiedzieć, apostołowie, no wszyscy inni, tak jak Jezus mówił w kazaniu na górze: błogosławieni ubodzy w duchu i tak dalej, prawda? Błogosławieni cisi, to używał makarios. Czyli do ludzi, do ludu Bożego jest makarios, makaria, prawda? Błogosławiony, szczęśliwy, a eulogemene jest tylko właśnie związany z Bogiem, tak? Z Jezusem, no jego matką akurat tutaj. Więc to jest ta ważna różnica, prawda? Bo polskim jest tylko błogosławiony.
No i później Elżbieta mówi: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. I to zdanie możemy też wziąć do naszego życia, prawda? Zobaczcie. Jeżeli uwierzysz w swoim życiu, tak, że spełnią się te słowa, które ci Pan powiedział, które słowa Jego obietnicy, to otrzymasz błogosławieństwo, będziesz błogosławiony, prawda? Także starajmy się z tych historii wszystkich właśnie jakby to przenieść na nasze życie, na nasze osobiste życie duchowe. No i tutaj później jest tak zwany słynny taki kantyk Marii, czy psalm jej taki, gdzie ona uwielbia Boga, prawda? Chwala Go i to jest piękny tekst. I też zobaczcie, tutaj w pewnym momencie się pojawia zdanie: oto bowiem błogosławić mnie będą oto wszystkie pokolenia ziemi, czy wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogąc. No i tu jest użyte też słowo makarios in me, czyli od makarios, tak? Błogosławić. No i teraz jakby ktoś na przykład chciał szukać dowodów, tak, na tak zwany kult maryjny, prawda, w katolicyzmie czy w prawosławiu, i próbuje tutaj znaleźć, to niestety nie znajdzie, dlatego że w języku greckim jest 5 pojęć na czczenie, 5 różnych pojęć na cześć, oddawanie czci. I tu nie ma takiego, prawda? Jest błogosławić. Niektóre tłumaczenia mówią: oto za szczęśliwą mnie uważać będą. Także widzicie, tu jest ciągle to pojęcie błogosławiony w tym sensie poczucia szczęścia, radości, spełnienia itd. Także to jest bardzo ważne. Tu nie ma nic o tym, że będą mnie czcili, prawda? Zresztą ona by nie śmiała tak powiedzieć nawet, nie? Ale to jest, jeśli chodzi o język, o grekę, o oryginał, bardzo ważne, prawda? No i tutaj chwali, jest to wspaniały film, taki psalm pochwalny. Tak, i o tym właśnie, że Bóg spełnia obietnice. Spełnia obietnice, ona tego doświadczyła i teraz my też pamiętajmy o tym zdaniu właśnie, co powiedział Archanioł Gabriel, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, prawda? Oczywiście wiemy, no wiecie, to jest tak, że my przechodzimy różne rozczarowania w życiu, prawda? Zazwyczaj ze względu na siebie, że nasze postępowanie, czy na innych ludzi. Natomiast też nie wszystko, co Bóg obiecał, może się spełnić w naszym życiu, prawda? Bo niektóre obietnice, pamiętajcie, są obietnicami tymi przyszłymi, które... Dlatego musimy o tym pamiętać, że Bóg, to, co Bóg powie, na pewno się spełni. Bo On jest Bogiem, Jego Słowo jest... On jest pewny, Jego Słowo jest pewne. I to zostało właśnie podkreślone w historii Marii, w historii Elżbiety i to zostało to spełnienie Jego obietnic w pełni się ujawniło. No i później czytamy tak, że urodził się Jan, tak, że zdziwieni byli wszyscy, że są nazwać Jan. Ale to jest ważne, dlaczego Jan, prawda? No bo Jan oznacza Jahwe jest łaskawy, Johanan po hebrajsku. Że, widzicie, każde imię miało swoje znaczenie, tak jak imię Jezusa, Jehoszua, Jahwe jest zbawieniem, a w przypadku Jana Chrzciciela Jahwe jest łaskawy. Także to imię otrzymał, prawda? I już od początku jakby jego narodzin było wiadomo, że to będzie ktoś szczególny, Jan Chrzciciel. Akurat, wiecie, miałem tą przyjemność, czy przywilej, czy można powiedzieć w swój sposób taką, no, ogromne przeżycie, tak? Być właśnie w tym miejscu, Nazarecie, 20 lat temu ostatnio. I tutaj jest, widzicie, te ruiny, to jest kościół wczesnochrześcijański, który powstał zapewne na ruinach domu, gdzie właśnie mieszkał Jezus z rodziną, tak zwana święta rodzina, tak? Maria, Józef, Jezus. Dlatego, że no, ta tradycja była przekazywana, także tutaj mieszkali, zbudowano kościół, a w XX wieku powstał już kościół, to wam później pokażę jeszcze zdjęcie, prawda? Tam akurat miałem być, modlić się, także powiem wam, jak będziecie kiedyś, uda wam się pojechać do Izraela, to koniecznie do Nazaretu również, żeby zobaczyć to miejsce. Tak, i tutaj też jest ważny moment jeszcze właśnie z Ewangelii Mateusza, że pomyślcie teraz tak przez chwilę,
Maria, Gabriel przychodzi do Marii, ona akceptuje to, że będzie matką Mesjasza, no i staje się brzemienna, tak? I Józef nic nie wie, no bo nie wiedział, prawda? Tylko zobaczcie, to, że to było mądre ze strony Boga, mądre, że on przyszedł do Marii poślubionej, bo wiecie, wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ona nie była poślubiona i nagle, prawda, była brzemienna, więc to było bardzo mądre, bo to chodziło. No ale Józef nic nie wie, prawda? Tutaj mijają miesiące, on widzi, że ona jest brzemienna, że jest w ciąży tak zwanej. No i ponieważ był szlachetnym człowiekiem, więc postanowił odesłać pokryjomu do rodziców. No bo tak robiono. Oczywiście wedle prawa mojżeszowego ona powinna być zostać ukamienowana, bo to był dowód na cudzołóstwo, prawda? Bo oni nie współżyli. No i tu wiemy, no Bóg akurat czuwał na tym wszystkim, objawił mu się we śnie i powiedział, że to jest święte, tak, że to jest święte najwyższego, że to jest ten Mesjasz, który się narodzi. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechu. I Józef to akceptuje, zobaczcie, także też, zobaczcie, jak Bóg dobrał specjalnie też jego rodziców, tak, żeby to byli ludzie, no można powiedzieć, tacy, no, najlepsi z najlepszych, tak, i pochodzenia, ale też moralnie, tak. Dlatego Józef tutaj zrozumiał, tak, o co chodzi i no i tutaj mamy też wyjaśnienie, nawiązanie do proroctwa z Izajasza, tak, że nadadzą mu imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Także anioł go utwierdził w tym, że to jest ten zwiastowany jeszcze w starym w pismach, tak, w proroctwach właśnie ten. Więc on zrozumiał, że faktycznie będzie przybranym ojcem Mesjasza. Jakie wyróżnienie, prawda? No i później wiemy, że spis w Betlejem, czyli też ważne, zobaczcie, Betlejem, miasto Dawida, miasto królewskie. Proroctwo księga Michała, Mesjasz gdzie się ma narodzić? Nie w Nazarecie. Nazaret nie miał większego znaczenia, wiecie, w historii Izraela. To było takie prowincjonalne miasteczko. W czasach Jezusa tam mieszkało około kilkaset osób. To było nieduże miasto. Betlejem tak, bo to jest miasto Dawida, prawda? Zresztą po hebrajsku Betlehem oznacza miasto, czy dom chleba dosłownie. Dom chleba, czyli też symboliczna nazwa, prawda? Czyli udają się, tak? No i tam, jak wiemy, Jezus się rodzi w jakiejś pieczarze, nie w jakiejś stajence, prawda, z drewna, tylko w pieczarze, w grocie, których tam jest bardzo dużo, która była przekształcona na być może na jakieś właśnie obory dla zwierząt, tak? W każdym razie najniższy status społeczny jakby ma od początku. No i też pamiętajcie o jednej rzeczy, że Jan i Józef i Jan to byli krewni, może bracia cioteczni, jacyś kuzyni, prawda? I oni, ponieważ byli prawie w tym samym wieku, Jezus był tylko pół roku młodszy od niego, to oni się zapewne znali z dzieciństwa, tak? Widywali to, tak jak w naszych rodzinach, prawda? Ja mam brata ciotecznego, który jest pół roku ode mnie młodszy. Podobnie, prawda? My całe dzieciństwo tylko mieszkaliśmy 50 kilometrów od siebie. Już my praktycznie prawie do końca liceum, no do końca podstawówki, no już na pewno, żeśmy bardzo, żyli jak bracia praktycznie byli. Ja mam dwie siostry, nie mam brata, także to był taki brat dla mnie. No i tak właśnie, także oni się znali. Także tutaj to jest ważne, żeby patrzeć na misję Jana Chrzciciela Jezusa, z tego właśnie punktu, że oni byli bardzo dobrze, znali się z dzieciństwa, że byli krewnymi kuzynami. Także o tyle bardziej jest to ważne w kontekście misji Jana Chrzciciela, który torował drogę dla Mesjasza, ale to był jego kuzyn. To też pamiętajcie o tych ludzkich relacjach, prawda? Ludzkich uczuciach, że to był jego kuzyn. To wyobraźcie siebie, że wy postawcie się w roli Jana Chrzciciela, wasz brat cioteczny czy kuzyn to jest Mesjasz, tak? Także to były też ważne, te związki. Nie tylko to, że on był prorokiem Mesjasza, prawda? I tym bardziej, jak Jezus przeżył jego śmierć, prawda? Też jako kuzyna, jako kogoś, z kim się wychował, prawda? O tym się tak często nie mówi, ale to jest bardzo ważne. Tak jak widzicie na tym obrazku. To jest ten kościół dzisiaj współczesny, właśnie z 1960 lata wybudowany. I tam właśnie jak poszedłem, bo 20 lat temu gdzieś otworzyłem właśnie Biblię w tym miejscu, gdzie dzisiaj czytaliśmy Ewangelię Łukasza i tak wiecie, siedzę w ławce gdzieś tam i czytam te słowa. I tak sobie pomyślałem, że to gdzieś
ta scena, ta historia gdzieś miała tutaj miejsce, wiecie, gdzieś tutaj Archanioł Gabriel przyszedł. Także bardzo mocne przeżycie, wiecie. Także zachęcam was, jak będziecie mieli kiedyś okazję, żeby się tam udać, żeby czytać Biblię właśnie w tych miejscach. I teraz kolejny aspekt właśnie tego fenomenu błogosławieństwa. Czytamy w Ewangelii Łukasza 11 rozdział. Gdy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do niego: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł: owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Także widzicie, i tu jest też to słowo makarios użyte, to wcześniej mówię, to... Także ktoś powiedział z tłumu odnośnie Matki Jezusa, że jest błogosławione, błogosławi ona, ale Jezus powiedział: tak, oczywiście, tak, ale błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują. Czyli zrównał jakby, zobaczcie, że ci wszyscy, którzy wokół tutaj, którzy słuchają Słowa i je zachowują, są błogosławieni, prawda? Także on to rozszerzył, prawda? Zresztą Jezus często, zobaczcie, w Nowym Testamencie są takie cytaty, gdzie Jezus ostrzegał przed tym, żeby nie czcić właśnie ludzi, tak? Jego matki, prawda? Tylko właśnie podkreślał to, że najważniejsze jest zachowanie Słowa Bożego i słuchanie i zachowanie. Ale oczywiście matkę szanował bardzo, kochał jako syn. Tylko on tutaj wskazywał właściwe proporcje, zauważcie, właściwe proporcje dla ludzi, prawda? Żeby nie za bardzo nie iść w tym kierunku, prawda, czczenia kogoś, nawet jego matki, tak? Tak, co się później stało, jak wiemy, prawda? A to jest inny temat, też będzie Jezus mówił. To jest, w innym znowu miejscu mówi, że ci, którzy słuchają Słowa Bożego, są jak bracia, jak matka, prawda? Pamiętacie też taki cytat. Teraz przejdziemy do kolejnych ważnych postaci, Marta i Maria. Też tutaj akurat jest to ważna, są ważne postacie, bo one były przyjaciółkami Jezusa. Jezus się przyjaźnił z nimi i z Łazarzem. Łazarz był ich bratem, więc to był bardzo ważny dom w Betanii, gdzie Jezus przychodził często, tam był goszczony, odpoczywał. I on się zaprzyjaźnił z tymi. Także zobaczcie, jak ważna w życiu Jezusa była przyjaźń też, prawda? On miał kilku przyjaciół, no ilu nie wiemy, ale nie wiadomo, przyjaciół się też nie ma wielu, zauważcie. On miał tak jak właśnie Marta i Maria. No i tu jest taka słynna historia, kiedy Jezus przychodzi, naucza je, no i wtedy Marta usługiwała, tak, Maria słuchała, nie? I, no i jest ten problem właśnie, jak to pogodzić, tak, jedno z drugim. Bo tu jest, zobaczcie, w tej historii jest... tak można powiedzieć, symbolicznie pokazany, jak pogodzić życie duchowe, duchowość z codziennością, prawda? Z codzienną pracą, zabieganiem, zarabianiem pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I to, prawda? No bo ona mówi, ja tutaj usługuję, a ona słucha, siedzi, nic nie robi, prawda? No ale Jezus powiedział, że, no wiadomo, prymat duchowy, prawda? Tego pierwiastka duchowego, prawda? Tylko zauważcie, że no okej, dobrze, no ale musimy, przecież żyjemy w tym świecie, mamy rodziny, tak, troszczyć się, no musimy znaleźć tą równowagę. Wiecie, są, czasami są, bo ludzie generalnie, jedni idą albo w tym kierunku bardziej takim zaświeczonym, to większość ludzi, prawda, że najważniejsze jest, żeby sobie zapewnić, no, byt, tak, praca, pieniądze, plany różne, domy i tak dalej. I rodziny, oczywiście to jest bardzo ważne. I tu może kuleć bardziej życie duchowe, bo albo nie ma czasu na to, tak, albo chęci. Są też tacy ludzie, którzy na przykład są bardzo uduchowieni, ich jest mniej, i zaniedbują te sprawy, na przykład materialne, tak, troskę o innych. To też jest niedobre, prawda? Czyli znaleźć tą równowagę, tak? To jest dla nas właśnie najważniejsze, że między życiem duchowym, a tą prozą życia, tą materią świata, z którą się zmagamy na co dzień. Maria Magdalena, kolejna ważna postać, która tak ważną rolę odegrała w życiu Jezusa, apostołów. Była jedną z kobiet, które
chodziły razem z Jezusem, tak jak też Joanna, żona Huzy, Zuzanna i wiele innych. I tu jest jeszcze wspomniane w Ewangelii Łukasza, że Jezus uwolnił jakby ją z złych duchów i od słabości. Czyli ją uwolnił i ona wtedy stała się jego wyznawczynią, jego przyjaciółką, można powiedzieć, czy kimś, dla kogo ona oddała swoje życie. Tak, Maria Magdalena, czyli Maria z Magdali. Magdala to jest miejscowość nad Jeziorem Galilejskim. Ona, oprócz tego, że była tą ważną postacią w kręgu Jezusa, to była pierwszym świadkiem zmartwychwstania. Zobaczcie, to jest... Jeszcze do tego tutaj wrócimy. I jest w tradycji chrześcijańskiej jest takim wzorem nawróconej grzesznicy. I występuje 12 razy w Ewangeliach, czyli całkiem sporo. Kobieta namaszczająca nogi Jezusa, nie wiemy, niektórzy uważają, że to była Maria Magdalena, być może nie. Znowu też jest wedle Ewangelii Łukasza i Jana jest, Jan mówi, że to była Maria z Betanii, ta siostra Marty i Łazarza. Z tym, że to też, wiecie, nie wiem, no to jest jedna tylko z możliwości. Być może tak, być może była to inna kobieta. W każdym razie może Maria Magdalena, no nie wiemy do końca, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ona, jak czytacie tutaj w tym dłuższym pasusie, gdy Jezus był w Betanii u Szymona Trendowatego, ta kobieta chciała pokazać swoją cześć wobec Jezusa, miłość, i to, co miała najcenniejsze, oddała mu, w sensie taki, że miała olejek nardowy. Wczoraj nawet z ciekawości patrzyłem w internecie, bo słuchajcie, nawet myślę, żeby sobie kupić kiedyś. Nie jest tani faktycznie nawet teraz. 30 ml kosztuje jakieś 60 zł. Nie? No także, ale ponoć jest bardzo dobry na różne tam schorzenia. I ona miała flakonik, który miał, tam jest napisane funt, około 300-350 ml. W każdym razie warty 300 denarów, no to jest ważne. Około 300 denarów, rozlała go, oczywiście później, tak jak widzimy na tym zdjęciu, masowała jakby nogi, nawet włosami, no po prostu oddała mu cześć. I to, no teraz wyobraźcie sobie apostołów, nie? Zwłaszcza Judasza, który w ogóle aż był przerażony, że taki majątek się marnuje, prawda? Pytanie, czy to faktycznie był majątek? 300 denarów. To było dużo, dlatego że w czasach, w pierwszym wieku naszej ery w Palestynie robotnik zarabiał mniej więcej denar dziennie, 300 dni, prawie rok, prawda, bez weekendów, więc no to niech robotnik zarobi, no wiadomo, tylko pamiętajcie, dzisiaj się lepiej zarabia niż w starożytności, znaczy takie zawody dużo lepiej, także to były słabe zarobki. Ale nawet jak to byśmy wiedzieli, jako 3000 miesięcznie, przepuśćmy, czy tam 4000 miesięcznie, no to jest, to słuchajcie, no kilkadziesiąt tysięcy złotych, prawda? 30, 40, to był majątek. No nie wyobrażam, wyobraźcie sobie kogoś, kto nagle przychodzi taką, także to jest szok, nie? To jest szok dla wszystkich, oprócz Jezusa. Oprócz Jezusa, bo ona dała to, co miała najcenniejszego, żeby go uczcić. Ale jeszcze, zobaczcie, on powiedział, że ona uczyniła, co mogła, już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Także to miało bardzo ważne, symboliczne znaczenie. Z jednej strony ona oddała coś, co miała najcenniejszego, a z drugiej już namaściła na pogrzeb. Także to jest ważne, prawda? Że namaściła tym olejkiem. I dalej mówi, zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na pamiątkę to, co uczyniła. Tak jak my teraz w tej chwili, tak? Że to ona już została jakby na zawsze w historii, prawda? Przez ten swój uczynek. Poświęciła coś najdroższego, coś najcenniejszego, co miała i przeszła, można powiedzieć, do historii, no i w kontekście mesjańskim namaściła Jezusa na pogrzeb.
Dlatego to można powiedzieć czyn no, wybitny, niesamowity. I teraz przejdziemy do bardzo znanej, tu jest akurat Samarytanka, będzie w centrum naszej uwagi, oprócz Jezusa oczywiście. Czyli ta historia z Ewangelii świętego Jana, czwarty rozdział, gdzie właśnie czytamy, jak Jezus szedł do Samarii, do Jerozolimy przez Samarię. Jak wiecie, Samaria to jest kraj leżący w środku Izraela. Samarytańczycy nienawidzili się z Izraelitami. No i doszedł do miejscowości Sychar. No i był upał, zmęczony. Chciał napić się wody i usiadł przy studni Jakuba, którą wybudował patriarcha Jakub. No i nadeszła kobieta z Samarii. I Jezus mówi, daj mi pić. Bo uczniów nie było. No tak to można, mogło wyglądać. No i ona była zdziwiona, tak? Bo oni ze sobą w ogóle nie rozmawiali, zobaczcie. To jest tak, jak się ludzie czasami pokłócą, nie? To nie rozmawiają jakiś czas, tak? No jest tak w świecie, prawda? A oni w ogóle. Nienawiść. No i ona zdziwiona, że tu nagle jakiś Izraelita przemawia do kobiety. No. Tak zobaczcie, jak Jezus łamał wszystkie takie głupie, ludzkie zasady, które tam ustanowiono kiedyś i tak jak w Izraelu, to prawda, było w tym, gdzie pewne zasady, które w ogóle się nie trzymały no, Bożych ideałów, prawda, Bożych wzorców. No i ona się zdziwiła. Jezus mówi, o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Woda żywa. Z czym wam się to kojarzy? Bo jest woda martwa. To jest też pojęcie, które występuje w świecie fizycznym. Woda martwa. W internecie sobie poczytajcie więcej. Woda żywa. Co to jest woda żywa? No i ona oczywiście nie zrozumiała tej metafory i zdziwiła się. No nie masz czerpaka, jak tam w ogóle wyjmiesz tą wodę, prawda? No a Jezus dalej. Jezus znów tutaj wchodzi, zobaczcie. Ona myśli o fizycznej wodzie, którą Jezus potrzebował, a on już wchodzi, tu już jest metafora, Jezus wchodzi na sfery duchowe. Mówi, każdy, kto pije tę wodę, będzie pragnął. Znów. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Zobacz, jaki piękny tekst, no, który, no wiadomo, to pragniemy, to jest normalne uczucie, musimy pić, ale ta woda duchowa spowoduje, że nie będziemy pragnąć i jeszcze więcej. Ta woda stanie się źródłem wody wytruskującej ku życiu wiecznemu. Zobaczcie, że jak przyjmujemy tą wodę żywą od Boga, to ona powoduje, czy no Duch Święty powoduje, że jeszcze w nas jest to źródło, prawda? Że nie tylko mamy, otrzymujemy, tak jak idziemy do strumyka, pijemy wodę żywą, to jest no, najlepsza woda, to jest te górskie strumienie, można powiedzieć, prawda? Pijemy tą wodę, pijemy i tak pomyślcie nagle, że nagle w nas będzie to źródło, tak? Że źródło wody, tej żywej, będzie w nas. To duchowe oczywiście, nie? To jest niesamowita metafora, bardzo głęboka. No i tutaj... woda, tak. Zresztą woda stworzona, prawda? Na początku była też woda, więc wszystko z wody, można powiedzieć, pochodzi. Bez wody nie ma życia, tak? W sensie w świecie materialnym. No i tu kolejne ważne zdanie, prawda, że Jezus dalej mówi, że, znaczy nie, to już później jest, tu później jest, Jezus się pyta o, to pamiętacie z Ewangelii Jana, że Jezus mówi, przyprowadź męża, ona mówi, nie mam męża, Jezus wtedy pokazuje, że jest, ma wiedzę nie tylko byle jaką ludzką, ale ma wiedzę Bożą, bo mówi jej o jej życiu, że miała 5 mężów, i tak dalej. No i rozmawiają, tak? I potem Jezus mówi, że nadchodzi jedna godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie.
I zobaczcie, to jest w ogóle, jak ja to pierwszy raz przeczytałem lata temu, to posłuchajcie, to dla mnie takie oświecenie, można powiedzieć, bo, że to przełamuje, zobaczcie, cały do tej w ogóle tradycyjny kult, świątynia, miejsce, gdzie trzeba oddawać Bogu cześć, prawda? Jezus tutaj pokazuje, że prawdziwa cześć Ojcu, Bogu, to jest w duchu i prawdzie, czyli to, co ja myślę, że to, co nasz Kościół właśnie robi. Że nie jest jakieś miejsce jedno, prawda, gdzie musimy przychodzić i oddać Bogu cześć, tylko możemy to robić czy w kaplicy, czy w domach, czy... I to jest przeniesienie właśnie tego ciężaru, tego punktu ciężkości, gdzie w przypadku Samarytan, no to była ta góra, gdzie oni oddawali cześć Gerazim. Natomiast w przypadku Żydów to była Jerozolima. A Jezus mówi, nie, to się skończy, będzie cześć w duchu i prawdzie. No i ona później mówi o tym, że przyjdzie Mesjasz i Jezus objawia siebie, tak, że On jest tym Mesjaszem. Także bardzo ciekawa rozmowa. Zobaczcie, bardzo ważny, to jest ważny punkt w misji Jezusa, kiedy On właśnie rozmawia z Samarytanką, bo tyle przekazuje prawdy, która jest uniwersalna. I do dzisiaj tam jest faktycznie zachowana studnia. Nie, akurat nie miałem tam okazji być, bo to jest na terenie autonomii palestyńskiej. Jest tam kościół ortodoks, prawosławny, Jakob's Well, czyli studnia Jakuba. I tak wygląda, no i no, uważa się, że to jest, wiecie, no nie wiemy, ale to jest jakaś bardzo stara studnia. Być może to jest ta studnia, przy której siedział. Na pewno jest starożytna. Starożytna. Prawdopodobnie to jest ta sama, bo się zachowała i gdzie siedział Jezus. I w 39 wersecie czytamy: wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo. A do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Także widzicie, jakie tu jest znaczenie Samarytanki, która po tej rozmowie uwierzyła, powiedziała: daj mi tą wodę żywą, daj mi, tak? I ona była tym pierwszym, można powiedzieć, ewangelistą w tym mieście, w tym mieście, gdzie mieszkała. No i tak potem zapewne wielu ludzi się nawróciło, przyjęło Jezusa. Także to jest bardzo ważna postać. I jeszcze tutaj... Na koniec mówmy sobie ten moment, kiedy Jezus oddaje swoje życie za grzech świata. I jak wiemy, uczniowie uciekli, przestraszyli się, Piotr się zaparł, Judasz się zabił później. Natomiast pod krzyżem była Maria, Matka Jezusa, Jan Apostoł, najmłodszy z apostołów, i Maria Magdalena. Ta trójka. Gdy Jezus umierał, mając 33 lata, już Józef nie żył. Józef był już zmarł. I dlatego Jezus już konając na tym krzyżu w niewyobrażalnych cierpieniach, jeszcze zobaczcie, w ostatnich minutach swojego życia jeszcze spojrzał na swoją matkę i zatroszczył się o jej los. Zobaczcie, to jest niesamowite. Jeszcze pomyślał o tym, żeby oddać ją w opiekę kogoś, tak? Bo już męża nie było. I powiedział do matki ucznia: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń ją wziął do siebie. Czyli przekazał swoją matkę w ręce swojego najbardziej ukochanego ucznia, apostoła. I Jan opiekował się Marią, Matką Jezusa, aż do końca jej życia. Ona zmarła w Efezie,
później, gdzie Jan był zresztą jednym, później Jan przebywał i tam był najważniejszym filarem wspólnoty chrześcijańskiej w Efezie. Także zobaczcie, to jest ważny moment, że Jezus jeszcze w ostatniej chwili życia pomyślał o właśnie swojej matce. No i wracając jeszcze do kobiet, tych, które właśnie też tak bardzo ważne znaczenie mają, właśnie jak Maria Magdalena i inne. Gdy Jezus zmartwychwstał, gdy Jezus umarł, to był szok dla wszystkich. Gdy Jezus zmartwychwstał, tym bardziej apostołowie nie wierzyli w to, że to było możliwe. I pierwsze były kobiety, które pierwszego dnia tygodnia przyszły do grobu o świcie, niosły wonności, olejki i tam spotkały anioła, który im powiedział, że nie ma żywego wśród umarłych. Tak? Były pierwszymi świadkami zmartwychwstania Jezusa, nie apostołowie, kobiety. Właśnie Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba. I wtedy one poszły do apostołów z tą niesamowitą nowiną, a zobaczcie, co apostołowie zareagowali. Te słowa te wydały im się czczą, gadaniną i nie dali im wiary. Także zobaczcie, wiara kobiet, które przyszły i były pierwszymi świadkami zmartwychwstania i niewiara apostołów. Dopiero później tak, się przekonali, że to była prawda, tak, że Jezus zmartwychwstał. I kiedy 50 dni później nastąpiło zesłanie obiecanego Ducha Świętego w tym małym kościele, pierwszym kościele, w pierwszej wspólnocie, którą stanowili Żydzi, prawda? To był pierwszy kościół. I tam, zobaczcie, siedzieli obok siebie apostołowie, kobiety, matka Maria Jezusa, Maria Magdalena i inne jeszcze, jego uczennice, przyjaciółki. No, te, które poświęciły dla Niego życie. Wszyscy byli równi. Jak wiecie, w Izraelu to było nie do pomyślenia wśród Żydów, bo kobiety są odseparowane od mężczyzn. A Jezus to zniósł. Tak jak zniósł tą barierę, ten podział. Tak jak apostoł Paweł pisze, że nie ma już Żyda ani Greka. Prawda? Można powiedzieć kobiety, mężczyzny. Tak? Wszyscy są równi. Czyli zrównał. Oczywiście historia równouprawnienia to jest kolejne 20 wieków, tak? W historii chrześcijaństwa, ale idea, zobaczcie, została już tutaj położona, tego równouprawnienia. Kobiety i mężczyźni w Chrystusie są równi. I Duch Święty stąpił na wszystkich, nie tylko na mężczyzn, nie tylko na apostołów, na wszystkich. I pokazał, że wszyscy są równi, wszyscy mogą być jednym w Nim, niezależnie od płci, od narodowości. Także od pochodzenia społecznego. To jest, zobaczcie, to jest fantastyczne w ogóle wydarzenie, które zmieniło zupełnie ten judaizm, który oni wcześniej byli wychowani w religię, którą no, dzisiaj jesteśmy jej wyznawcami, która stała się religią światową i jest spełnieniem wszystkich obietnic zawartych w Słowie Bożym. I tak jak właśnie czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Ukazały się też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. No i mamy jeszcze symboliczną kobietę w Apokalipsie. To też jest nawiązanie jakby też do Matki Jezusa, która rodzi Mesjasza, ale tutaj jest bardziej to symbolicznie jako Kościół, tak? Kościół chrześcijański w 12 rozdziale. Także tu jest, oczywiście ta symbolika jest wielowarstwowa, bo kobieta jest też symbolem Kościoła, tak jak czytamy właśnie w 12 rozdziale. Na koniec takim moim życzeniem jest, żebyśmy jak najwięcej wyciągnęli właśnie z lekcji, z tego studium kobiet, wybranych kobiet Nowego Testamentu i żeby te nauki
żebyśmy je przyswajali, żeby one nam pomagały w naszym życiu, żebyśmy się rozwijali cały czas. Niezależnie od tego, co się dzieje w świecie, jakie trudności przeżywamy, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że ten Bóg, który przyszedł, objawił się przez Archanioła Gabriela, Marii, Matce Jezusa, który później objawiał się wielu, wielu innym ludziom, kobietom, mężczyznom, jest tym samym Bogiem, który również może błogosławić nas w naszym życiu. I niezależnie od tego, w jakim jesteśmy etapie naszego życia, co przeżywamy, pamiętajmy o tym, że nasze życie jest w Jego rękach. Bo jeżeli słuchamy Jego słowa i zachowujemy je i oddaliśmy nasze życie Jemu, to On nas nigdy nie opuści. Dziękuję bardzo.